Władysław Reymont, komediantka. Odcinek 9. Po przedstawieniu Janka, idąc do hotelu, uczuła się ogromnie znużoną tyloma wrażeniami. Pokój hotelowy wydał się jej jeszcze nędzniejszym, a tak pustym i nudnym, że natychmiast poszła spać. Ale zasnąć nie mogła. W mózgu czuła szum, resztki krzyków, majaczenia obrazów, błyski barw lub rozstrzępione frazy muzyczne. Czuła, że ma w sobie cały ten wieczór spędzony w teatrze. Chciała myśleć o domu, o Bukowcu, ale te wspomnienia, siłą wywłóczone, szybko ustępowały miejsca innym, nowym. Przeszłość zaczęła blednąć, jakby się odrywała, staczając się w jakąś noc zapomnienia. Patrzyła się to na nią przez pryzmat dzisiejszych wrażeń i wydawała się jej jakąś obcą, szarą ogromnie, wiejącą chłodem, że rodzaj politowania miała dla siebie samej w duszy. Zapadała w półsen, z którego budziły ją brawa, śmiechy i muzyka. Siadała na łóżku, rozglądając się po pustym pokoju, zabarwionym słabymi zorzami przed świtu, sączącymi się z nad dachów kamienic. Albo spała dłużej i śniło się jej, że słyszy huk pociągów przebiegających pod oknami, głosy dzwonków elektrycznych. Trąbki drużników sygnalizowały pociąg osobowy. Z Kielc, osobowy! Myślała i widziała pomocnika ojca, jak w białych rękawiczkach, opięty, sztywny, chodzi po peronie. Przerywały się jej marzenia i mieszały. Widziała ojca, to znowu zdawało się jej, że śpi. Czuła, że zaraz wstać musi, bo słońce czerwoną tarczą wisiało na niebie i ostre jego promienie paliły ją po twarzy. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Prosi kogoś i czuła się ogromnie senną, ogromnie. Krzyknęła przez sen, bo ujrzała tego fauna z łazienek. Był tak samo wykrzywiony i drwiący. I tańczył, a pod nim, niby wizje stłoczone, kłębił się teatr. Cabiński, redaktor, Sowińska, wszyscy. A faun tarzał się po ich ciałach, tańczył po ich głowach, miał płaszcz gronostajowy na ramionach i powiewając nim, śmiał się długo, bezustannie, a ci ludzie pod nim gnietli się, krzyczeli, oczy płakały, wyciągnięte ręce chciały chwytać za płaszcz, usta rozchylone błagały i wszyscy przybierali jakieś straszne barwy na twarze. Czuła, że i ją porywa ten wir, że musi mu się bronić, ale te ręce ją chwytają, że już kołuje się z nimi. Było to tuż po 9:00. Gdy się obudziła zmęczona i prawie bezprzytomna, nie mogła zrozumieć na razie, gdzie jest i co to za pokój. Ale rychło myśli jej wróciły do równowagi. Przypomniała sobie wszystko po kolei i to, że ma dzisiaj dostać rolę z chórów. Ubrała się śpiesznie. Nie czuła w sobie nic z wczorajszych gorączkowych uniesień, ale czuła cichą radość i zadowolenie z tego, że już jest w teatrze. Czasami na ten jasny ton jej nastroju kładł się cień jakiś, jakieś przeczuwanie, jakieś przypomnienie bezwiedne z przyszłości. Było to majaczenie czegoś nieprzyjemnego, co choć zniknęło, ale zostawiło w głębi duszy ślady drażniące. Wypiła śpiesznie herbatę i już miała wychodzić, gdy zapukano delikatnie do drzwi. — Proszę! — zawołała. Weszła stara Żydówka, ubrana przyzwoicie, z ogromnym pudłem pod pachą. Dzień dobry, panience. Dzień dobry, odpowiedziała zdziwiona tą wizytą. Może panienka co kupi? Mam dobre, tanie towary. Może co z biżuterię, może rękawiczki, szpilki do włosów, masy w srebrne. Może co, mam różny towar na różne ceny, a wszystko doskonalne, paryskie. Trzepała prędko, rozkładając zawartość pudła na stole, a małe jej czarne oczki o ciężkich powiekach, czerwonych niby oczy jastrzębia, biegały po pokoju, rozglądały wszystko. Janka milczała. — Co to zaszkodzi zobaczyć? — nalegała Żydówka. — Mam tanie rzeczy i ładne rzeczy, a może wstążki, koronki gipiurowe, pończochy, może chusteczek jedwabnych? Janka zaczęła rozglądać rozłożone przedmioty i wybrała parę łokci jakiejś wstążki. — Może i mama co kupi? — rzuciła na domysł, patrząc się uważnie. — Sama jestem. — Sama? Cmoknęła przeciągle, przymrużając oczy. Tak, ale tutaj mieszkać nie będę, powiedziała, usprawiedliwiając się niejako. Może bym ja nastręczyła mieszkanie? Ja znam jedną wdowę, co u na... Dobrze, przerwała jej Janka.
Niech pani poszuka dla mnie pokoju przy familii, na Nowym Świecie, blisko teatru. Panienka z teatru, Tak. Może co jeszcze potrzeba? Mam śliczne rzeczy i do teatru. Nie, już nie potrzebuję. Tanio sprzedam. Na moje sumienie, tanio. W sam raz do teatru. Nic mi nie potrzeba. Żebym tak zdrowa była, tanio. Taki psi czas. Złożyła do pudełka wszystko i przysunęła się bliżej. Może ja bym co zarobiła? Kiedy nic nie kupię, bo mi nie potrzeba, powiedziała Janka już niecierpliwiona. I tu nie o to chodzi. Popatrzyła na nią uważnie i zaczęła szybko szeptać. Ja znam ładne, młode mężczyzny. Panienka wie, bogate mężczyzny. To nie mój fach, ale uny mnie prosiły. Uny same przyjdą, bogate, śliczne mężczyzny. Co? Co? Krzyknęła zaledwie śmiejąc się uwierzyć własnym uszom. Po co panienka krzyczy? Możemy po cichu interes zrobić. Ja mam taki feler w sercu, co... Wynoś się, bo służby zawołam, krzyknęła w najwyższym oburzeniu. Jaka gorącość! Kupić, nie kupić, potargować można. Ja znałam nie 10 takie same w początku, a później tu one salkę w rękę całowały, co by je tylko zaprowadzić do kogo. Nie skończyła, bo Janka otworzyła drzwi, chwyciła ją za kark i wyrzuciła na korytarz. A za nią poleciało natychmiast pudełko z towarem. Drzwi zamknęła na klucz i dopiero stanęła na środku pokoju, uprzytomniając sobie treść jej słów. Usiadła potem i siedziała długo w jakiejś bezradności i opuszczeniu. Dopiero teraz poznała, że jest samą zupełnie i że w tym nowym życiu musi wystarczyć sama sobie. Że tutaj nie ma ojca ani znajomych, którzy by ją mogli zasłonić od takich scen i ludzi. Że ta walka życia, jaką rozpoczęła, nie jest tylko walką o sławę i wyższe cele. Że musi walczyć o swoją godność ludzką i, jeśli nie chce zginąć, musi się bronić. To tak to jest na świecie. Myślała, idąc do teatru, i zdawało się jej, że już przejrzała, że życie niewiele może mieć dla niej niespodzianek i goryczy, ponieważ już tyle doświadczyła. Spotkała Sowińską pod werandą i zaraz jak tylko mogła najuprzejmiej prosiła ją, czy nie wie o jakim pokoju do wynajęcia przy familii, bo zrozumiała, że w hotelu z wielu względów mieszkać nie może. A to się dobrze składa, jeżeli pani zechcesz, to u nas jest pokój. Możemy go pani odstąpić z całodziennym utrzymaniem. Niedrogo, pokoik ładny, na dole okna południowe z osobnym wejściem z przedpokoju. Umówiły się o cenę. Janka powiedziała, że może zapłacić za miesiąc z góry. Zgoda, będzie pani u nas cicho, bo córka nie ma dzieci. Chodźmy go obejrzeć. To już chyba po próbie, a jeśli pani nie ma czasu czekać, to niech mi pani zostawi adres, ja trafię. Sowińska dała jej adres i poszła. Jance wręczono nuty i już brała udział w próbie. Śpiewając z nich. Nikt ją nikomu nie przedstawiał, ale zwróciła uwagę wszystkich, bo Kaczkowska chciała, żeby Halt poszedł z nią do fortepianu akompaniować. Daj mi pani spokój, ja nie mam czasu, odpowiedział. Jeżeli pani chce, to może bym ja akompaniowała, znaczy, jeśli z nut, zaproponowała jej Janka. Kaczkowska pociągnęła ją żywo do owego gabinetu z fortepianem i coś z godzinę mordowała, ale całe towarzystwo zainteresowało się bardzo chórzystką umiejącą grać na fortepianie. Później Cabińska rozmawiała z nią dosyć długo i prosiła, żeby przyszła do nich do mieszkania jutro po próbie i pożegnała ją życzliwie. Janka z teatru poszła prosto do Sowińskiej oglądać mieszkanie. I dyrekcja ma zaszczyt prosić szanowne artystki i szanownych artystów towarzystwa, jako też skład orkiestry i członków chórów, o przybycie do lokalu zarządu w dniu 6 bieżącego miesiąca po przedstawieniu na herbatkę i koleżeńską pogawędkę. Dyrektor Towarzystwa Artystów Dramatycznych podpisano Jan w oleju Cabiński. Co? Dobrze tak będzie, Pepa? Pytał dyrektor, przeczytawszy żonie mozolnie i z mnogimi przekreśleniami napisane zaproszenie. Bogdan, cicho, bo nie słyszę, co ojciec czyta. Mamusiu, Edek wziął mi rolę. Tatku, Bogdan powiedział, że ja jestem głupi caban. Cicho, Jezus Maria, z tymi dziećmi. Przycisz, że je Pepa. Niech mi tatko da dychę, to będę cicho. I mnie.
Sabiński ścisnął pod stołem szpicrutę i czekał, skoro tylko dzieci zbliżyły się na pewną odległość, skoczył i zaczął je okładać, gdzie trafił. Podniósł się pisk i wrzask. Drzwi się z łoskotem otwierały i młodzi dyrektorowicze z krzykiem zjeżdżali na dół po poręczach schodów. Sabiński spokojnie czytał po raz drugi zaproszenie żonie siedzącej w drugim pokoju. A na którą godzinę prosisz? Po przedstawieniu napisałem. No, trzeba poprosić kogo z recenzentów, ale to już osobne listy, albo ustnie prosić. Ja nie mam już czasu, a trzeba porządnie napisać. No to zawołaj kogo z chóru, niech napisze. Ba, strzeli mi jakiego byka jak ten Karol w przeszłym roku. Wstyd miałem później. Może ty, Pepa, napiszesz, masz ładny charakter. Nie, no nie wypada, żebym ja, dyrektorowa i kobieta, pisywała do obcych mężczyzn. Mówiłam tej, jakże się nazywa ta, co się zaangażował do chórów? Orłowska. Otóż mówiłam jej, aby przyszła dzisiaj. Podoba mi się ta dziewczyna. Ma coś takiego w twarzy, co pociąga. Kaczkowska mówiła, że doskonale gra na fortepianie, więc przyszła mi na myśl. No, to niech ona napisze. Gra na fortepianie, to i pisać pewnie umie. A nie tylko to, ale ja myślę, że mogłaby Jadzie uczyć grać. A wiesz, że to pomysł, bo można by to policzyć razem z przyszłą Gażą. Ileż jej płacisz? Zapytała, zapalając papierosa. Jeszczem się nie umówił, ale tyle, co i innym. Powiedział, uśmiechając się dziwnie. To znaczy, że bardzo wiele, bardzo wiele w przyszłości. Zaczęli się śmiać oboje i zamilkli. Jasiu, cóż projektujesz na kolację? Jeszcze nie wiem, rozmówię się dopiero w restauracji. Jakoś to się tam urządzi. Cabiński przepisywał na czysto zaproszenie, a Pepa paliła papierosa, bujając się w fotelu biegunowym. Po chwili rzuciła niedbale. Jasiu, czyś ty nie zauważył nic w grze Majkowskiej? Nic. Może trochę spazmuje na scenie, ale to już jej styl. Trochę? Ona epilepsji dostaje. Aż przykro patrzeć, jak się wykrzywia i rzuca na scenie. Mówił mi redaktor, że prasa zwróciła uwagę na to. Bój się Boga, Pepa. Najlepszą aktorkę z towarzystwa chcesz wygryźć? Zjadłaś Nicoletę, a była bardzo lubianą i miała swoją galerię. No i tobie się ogromnie podobała. Wiem coś o tem. Mógłbym ci wymówić choćby tego redaktora, ale że nie lubię przede wszystkim. Spokój. Ha, a co ci do tego? Wtrącam się, jak ty z chórzystkami włóczysz się po gabinetach, co? Ale ja się ciebie nie pytam, co robisz. Po co zresztą mamy się kłócić? Tylko Majkowskiej ruszyć nie dam. Tobie idzie o intrygę, a mnie o byt. Przecież dobrze wiesz, że takiej pary bohaterskiej jak Mela i Topolski nie ma nigdzie na prowincji. Nie ma może i w warszawskim teatrze. Naprawdę. To oni jedni trzymają wszystko. Mele chcesz wysadzić? Ależ ona ma sympatię u publiczności. Prasa ją chwali. Ma talent. Majkowska ma talent. Zwariowałeś, panie dyrektorze. Majkowska ma histerię, nie talent. Zawołała podniesionym głosem. Ma talent. Niech mnie kaczusie zdziobią, ale Majkowska ma ogromny talent. Ze wszystkich kobiet na prowincji tylko ona ma talent i najlepsze warunki. A ja... spytała groźnie, stając przed nim. Ty także masz talent, ale... mówił ciszej. Ale tu nie ma ale, tylko jesteś skończonym idiotą, panie dyrektorze. Nie masz pojęcia o grze, o sztukach, o artystkach, a chcesz je rozdzielać na mniejsze i większe. O, ty sam jesteś ogromny artysta. Ogromny! Wiesz, jak ty grałeś Franciszka w Zbójcach? Wiesz? Nie, to ci powiem. Grałeś jak szewc, jak cyrkowiec. Cabiński skoczył, jakby go kto batem uderzył. Nieprawda, Królikowski tak samo grał. Radzili mi, żebym naśladował i naśladowałem. Królikowski, tak jak ty. Ha, jesteś krowięty, mój artysto. Pepa, cicho, żebym ja ci nie powiedział, czym ty jesteś. O, powiedz, proszę cię, powiedz, wołała ze złością. Nic wielkiego, nic nawet małego, moja najdroższa. Powiedz wyraźniej, co? No, mówię. O, mówię, że nie jesteś Modrzejewską.
Zaśmiał się cicho i drwiąco Cabiński. Ty mi nie wyjeżdżaj z temi z warszawskiego. Nie irytuj się, Pepa, że cię wtedy nie dopuścili do debiutu. Milcz! Widziałeś? Słyszałeś, że dzwonią, ale nie wiesz, w którym kościele. Nie chciałam wtedy, tak jak i teraz nie chcę. Za bardzo szanuję swoją godność ludzką i artystyczną. Cabiński śmiał się już głośno. Milcz! Milcz, klaunie! Krzyknęła, rzucając w niego papierosem. O, czekaj, czekaj, gabinetowa primadonno! Syknął, siniejąc z gniewu. Zamilkli, bo im nienawiść zatkała gardła. Cabiński w szlafroku podartym na łokciach, w bieliźnie i w pantoflach zaczął biegać wzdłuż pokoju, a Pepa, tak jeszcze jak wstała, nieumyta z wczorajszej charakteryzacji, nieuczesana, z roztarganymi włosami, zataczała koła z taką szybkością, że tylko jej biała, brudna spódnica szumiała. Spoglądali na siebie z wściekłością i groźbą z głuchą. Spoglądali na siebie z wściekłością i groźbą głuchą. Stara ich zawiść współzawodnicza wybuchła z całą siłą. Oni się nienawidzili jako artyści, bo sobie wspólnie i niepohamowanie zazdrościli talentu i powodzenia u publiczności. Kryli się z tym przed sobą starannie, ale mieli w sercach wiecznie krwawiące rany, które lada słowo podrażniało. Cabiński szczególnie, który znał wartość artystyczną swojej żony, wściekał się nieraz, usłyszawszy, jak tę nędzną, sztuczną grę publiczność oklaskuje za wzięcie. Każdy oklask był jakby uderzeniem noża w jego serce. Zdawało mu się, że ona jest wprost podłą złodziejką, że te brawa są jego, do niego powinny należeć i tylko on je powinien dostawać. I taka śmie jeszcze mówić mu w oczy, że grał jak cyrkowiec. On, co czuł w sobie prawie geniusz aktorski, co był pewnym niemal, że gdyby nie klika, to wszystkie role po królikowskim powinien by grać w Teatrze Warszawskim. Biegał jeszcze prędzej i co tylko spotkał na drodze, to kopał w uniesieniu wściekłem, a leżało po kątach dosyć rupieci. Stare buciki, bielizna, garderoba teatralna, sienniki, dzieci pod ścianą, stosy nut i muzykali, kosze z biblioteką, to kupa starych łachów i dekoracji. Złość się w nim podnosiła coraz większa. Ja źle grałem? Ja cyrkowiec? A żeby cię jasności psia krew ogarnęły! Chwycił jakąś szklankę z paki i grzmotnął nią o ziemię. Potem uniósł stos książek i rzucił nim. Potem krzesło wyplatane potłukł. Zaogniał się coraz więcej. Wywierał złość swoją na rzeczach różnych i rozbijał w same drobiazgi. Ale spotkawszy się ze wzrokiem Pepy, tak samo wiejącym nienawiścią i pogardą, skoczył do fortepianu i uderzył pięścią w klawisze, że aż kilka strun pękło z brzękiem smutnym. I pobiegł do okna. Na parapecie stał stos talerzy z resztkami wczorajszego obiadu. Pepa skoczyła co prędzej i zasłoniła sobą talerze. Odejdź! Mruknął groźnie, zaciskając pięście. To moje! Zawołała i cały stos talerzy rzuciła mu pod nogi z taką siłą, że rozbiły się na drobne kawałki. Bydle! Błazen. Czytał Maurycy Popiel. Ciąg dalszy nastąpi.